14 marca wspominamy błogosławioną Ewę z Leodium. Urodziła się pod koniec XII wieku lub na początku XIII wieku w okolicach Leodium, dzisiejsze Luik we wschodniej Belgii nad rzeką Mozą. Pochodziła prawdopodobnie z bogatej, wpływowej rodziny chrześcijańskiej. Od młodości przyjaźniła się z późniejszą świętą Julianną, która wówczas była przełożoną w klasztorze sióstr augustanek w Mont-Cornillon. Julianna obdarzona była nadzwyczajnymi charyzmatami, m.in. darem kontemplacji i wizji. Ewa już jako młoda osoba odkryła w sobie powołanie do życia w rekluzji. W tamtych czasach była to znana forma życia całkowicie oddanego Panu Bogu. Na własną prośbę została zamurowana w niewielkim pomieszczeniu przy kościele świętego Marcina z Tours. Był to najstarszy kościół w Leodium, pochodzący z VII wieku. Jej mieszkanko przylegało do murów kościoła, a przez małe okno mogła spotykać się i rozmawiać z osobami, które ją odwiedzały. Jedną z niewielu osób odwiedzających ją była siostra Julianna. Opowiedziała Ewie o wizjach, jakie miała w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Widziała księżyc, na którym była ciemna rysa. Pan Jezus sam wyjaśnił jej znaczenie wizji. Księżyc symbolizował życie Kościoła, a ciemna plama – brak liturgicznego święta, w czasie którego wierzący mogliby adorować Eucharystię, pogłębiać wiarę, praktykować cnoty chrześcijańskie i wynagradzać za znieważanie Najświętszego Sakramentu. Julianna dopiero po 20 latach opowiedziała o tych wizjach Ewie oraz innej swojej przyjaciółce Izabeli. Postanowiły gorliwiej adorować Najświętszy Sakrament, a także powiedzieć o tych objawieniach kanonikowi z kościoła świętego Marcina, księdzu Janowi z Lozanny. Dzięki jego pośrednictwu o tych przeżyciach dowiedziało się kilku innych wybitnych ówczesnych teologów, m.in. francuski kapłan Jakub Pantaleon. Informacja o wizjach Julianny wywołała sprzeciw u pewnych duchownych, a także w klasztorze. Julianna dobrowolnie zrzekła się pełnionej funkcji przeoryszy i opuściła klasztor. Wtedy na pewien czas Ewa udzieliła jej gościny w swojej rekluzji. Po śmierci Julianny Ewa modliła się i podejmowała różne starania w celu upowszechnienia kultu Najświętszego Sakramentu. W 1264 roku papież Urban IV posłał Ewie osobiste pozdrowienia, odpis bulli ustanawiającej święto Bożego Ciała i teksty liturgiczne przeznaczone na ten dzień, napisane przez świętego Tomasza z Akwinu na prośbę papieża. Zmarła około roku 1266. Pochowana została w kościele świętego Marcina w pobliżu kaplicy Najświętszego Sakramentu. W 1902 roku Stolica Apostolska zatwierdziła kult błogosławionej Ewy. Zachował się list skierowany do niej przez papieża Urbana IV. Urban, biskup, do naszej drogiej córki w Jezusie Chrystusie, Ewy, pustelnicy świętego Marcina w Licz, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Wiemy, moja córko, że jest żarliwym pragnieniem waszej duszy, aby zobaczyć ustanowione w Kościele Bożym i na zawsze świętowane przez wiernych uroczyste święto ku czci Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy i wam również dla waszej większej radości, że aby wzmocnić wiarę katolicką, uznaliśmy za stosowne wydać dekret, że niezależnie od pamiątki, jaką Kościół celebruje każdego dnia podczas mszy świętej, ustanowić wspomnienie o tym sakramencie tak godnym podziwu, bardziej szczególne i uroczyste. Dlatego wyznaczyliśmy konkretny dzień, w którym wierni mogą w tym celu udać się nabożnie do kościołów, dzień, w którym nowe święto stanie się dla wszystkich wiernych dniem radości. Dzień, który ku powszechnej radości zostanie określony jako święto, jak to zostało powiedziane w listach apostolskich, które wysłaliśmy do całego świata. Wiedzcie także, że zechcieliśmy uczcić to święto wraz ze wszystkimi arcybiskupami, biskupami i innymi dostojnikami obecnymi w Stolicy Apostolskiej, aby dać im zbawienny przykład świętowania tego wielkiego święta. Niech wasza dusza wychwala Pana i niech wasz duch raduje się w Bogu, waszym Zbawicielu, ponieważ wasze oczy widziały dobre rzeczy, które w obliczu wszystkich narodów przygotowaliśmy. Radujcie się. Wszechmogący Bóg spełnił pragnienie waszego serca, a Jego łaska spełniła modlitwę waszych warg. Wysyłamy do was przez dostarczyciela tego listu wraz z naszą bullą także zeszyt z zapisanym oficjum tego święta.
Pragniemy i polecamy przez ten krótki apostolski list, aby z szacunkiem to przyjęto i aby z ochotą dostarczono oficjum wszystkim, którzy o to proszą. A waszymi żarliwymi modlitwami błagajcie tego, który na ziemi zostawił tak zbawienną pamięć o sobie, aby udzielił nam swojej łaski z nieba, abyśmy umieli dawać Jego Kościołowi, powierzonemu naszej pieczy, właściwe wskazówki i zbawiennie nim zarządzać. Worwieto, 8 września w 4 roku naszego pontyfikatu. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Ewy. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.